Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną... I siostra! Te, i siostra. No więc, po przerwie, która trwała jak wieczność, powracamy do wychodzenia na zewnątrz. Jak widzicie, nasza ciężarówka dalej jest w formie i umie rozwalać wszystko na drodze. No więc coś bez zbędnego wstępowania. Siostra? Kieruję. Tak, siostra prowadzi, także wszystkie zniszczenia tym razem na jej koszt, nie mój. I zaczynamy. Niestety powiem, że siostra była zła, niedobra i przez nasz okres, kiedy się kłóciliśmy i nie mogliśmy nagrywać, przeszła całą grę, więc ona pewnie już wie wszystko na pamięć. Nie zmienię to jednak faktu, że nie umiem i w ogóle. To dziwne, że to laboratorium jest tak puste. Nie jest puste. My tu jesteśmy. A, racja. Właśnie, za wszelkie szumy, jakieś inne dziwactwa, przepraszam, ale no... Nowe ustawienia. No musiałbym inaczej ustawić przez moje dawne zmiany. Nie byłem przygotowany do nagrywania z kimś. O, tak. Wajcha! No robi się tak wajcha się to... Wajcha. Mam karton. Fajna muzyczka, muszę przyznać. Ale tak muzyczki i syn menu nic nie przebije. Nie pobije moim odczuciu. Dobra. Co jak? To się cieszy, zapomniałaś. Pan ty gadaj chociaż trochę głośniej, bo nie wiem czy... To fajnie, że zapomniałam jej. Dobra. O. Pudełko, widzę pudełko, chcę pudełko. Moje pudełko. To było moje pudełko. Nie, moje pudełka. Lubię kartony. Weź pomóż. To ja założyłem firmę o nazwie Karton TV, w której sprzedałem telewizory z kartonów. Więc to moje kartony. Bo to są kartony z Karton TV. Ja to wiem. Nie słuchajcie, jak gadam tu głupoty. Jeszcze może Karton City. Nie, Karton TV. Nie wiem, że nie słyszałaś o legendarnej firmie sprzedającej telewizory z kartonów. Nie wiem. No to spytaj takiego pewnego leniwego człowieka. Jak będziesz z nim gadać, to zrozumiesz, o co chodzi. Leniwy człowiek, a leniwiec? Leniwy człowiek. Więcej powiedzieć nie mogę. Dobra, mniejsza o to. Kanapa. Siostra, weź pomóż. Z tą kanapą. Walić ją przez okno. Nie, siostra, ja chcę ją legalnie wynieść. Będzie szybciej. Wiem. Będzie szybciej. Widzisz, jak to ma jakąś większą fabułę. Tak. Jesteśmy nowymi ludźmi z firmy przeprowadzkowej. Mam robić przeprowadzki. Razem. To ty mnie pytasz o fabułę? To ja ciebie powinienem pytać, ty znasz tą grę, nie ja. No ale tak grałam nie tędy, bo muszę przekładać. Jej. Naokoło. O, patrzcie, dni bez wypadków. Było 5, jest 0, tylko my przyszliśmy. Dobra, gdzie coś jeszcze jest? A zresztą. Dobra, siostra, zajmij się pomału tymi dwuosobówkami. W sensie, jakimś pomału przyciąganiem, ja szybko zniosę kartony i pomogę ci z nimi. Oj, stęskniłem się za panem Doniczkiem, nie ukrywam. Ja się stęskniłam tylko za rożcem. Te. Zamiast... W sumie to ołówko rożcem. Za tym też się stęskniłem. Mało jest gier, w których mogę cię tłuc legalnie. Tak? Mało. No mało. No i bardzo dobrze. Chociaż gdybyśmy grali w Divinity w końcu, to bym cię potłukł trochę. Moim leczeniem, jako że ty jesteś nieumarłym. Chodź, idziemy. Ale tam jest karton. A tu jest stół. To wezmę karton i przyjdę po stół. Dlatego ja wybijam szyby i wywalam. Dobra. Stół. Bo na co komu taki stół? No powiedzcie widzowie, na co komu taki stół? To nie są widzowie, to są oglądacze. Oglądacze, na co komu taki stół? A teraz chodź pomóc ze stołem. Kanapą się później zajmiemy. Dobra. Chwilę, jakim kanapą? Jest jeszcze jedno. Ja nawet nie widziałam, że nie kanapa, tym o kanapie gadasz. Dobra, pora wyrzucić, tylko trzeba się to przyustawić. Okej, okay. I... rzut! Brawo Doniczek! Jak tam twój gołąb? Zadowolony? To jest wron. To jest gołąb. Ej, gdzie ty idziesz, ty siostra? No... Ja idę tu! Ale przejście tam było szybsze. Już otwarte. Widzisz? Wow. Może nawet srebrny medal. Aluminiowy, przepraszam. Brawo. Pamiętasz prawidłowe nazwy na medale. Jakie? Amuliniowy medal. Amulinium. Tak. Fly. Amulinium, I can fly. Ja obstawiam, że i tak będzie... Czekoladowy. Tak. No o tej kanapie mówię. A ja widzę uwięzione kartony. Proszę, idź po kartony.
Jej, moje kartony. Więziłam się, żebyś mógł po kartony pójść. Okej. O, amyliniowy. No, tam jeszcze karton był. I czemu tu widzę, że jeszcze brakuje nam trzech rzeczy? Dobra, dwóch. Bałem się, że trzech, że coś zepsułem, dobra. Ten karton na razie na bok. Otwieraj się, możemy iść z kanapą. To jest mój znienawidzony typ kanapy. Czemu? Przecież on nie jest taki zły. Później to zrozumiesz. Jedyne, co mogę powiedzieć. Musimy chyba to najpierw przenieść. No wiem, że chyba będzie łatwiej tędy. Zamknięte. No, no to mogę otworzyć? No to otwórz. Dobra. Utknęło. Wyrzucimy. Nie, damy radę. Wepchamy to. Siostra, drzwi zepsułaś. No i na co komu te drzwi? No są złamane teraz. Tylko przeszkadzają tu. Drzwi paru znikły. Dobra, teraz którędy tą kanapę? Tym samym przejściem? No. Okej. Ej, czekolada! Lubię czekoladę. A kto nie lubi czekolady? No wiesz, moja znajoma kiedyś nie lubiła czekolady. Dobra, to trzeba przez okno. Na bank. Siostra, bieraj tą kanapę w inny sposób, przez okno ją. Chce się jakby za bardzo ruszyć. Tak, o jakoś. Tak, pięknie. Nie wiem, czy ona się zmieści przez to okno. Nie, nie, to trudno. No. Uwaga i... wiedziałem. A prawda! Dobra, siostra. Podejście numer dwa. Dobra, jest. Mamy to. Ujej. Zdążymy przed końcem czasu. Może. Nie, zdążymy. Na czekoladowy medal jest dużo czasu. O, zruwam. Sruwałem, zamiast stać na ziemi. Zostałeś na kanapie. To było utyknięte? Czy mi się tylko wydaje? Dobra, na to się udało przejść, teraz można potańczyć jak krab. No i super. A ja mam nowy taniec, jak widzicie. Tak. Czemu mam poczucie winy, przenosząc te pudła? O, tak dobrze się bawisz i chcę, żeby inni też tak mogli. A. Widać, że ich poziom załamujących tekstów jest dalej taki sam. O, wieża z owiec, widziałem wieżę z owiec, co? Jest nowy. A ty nowy. Okej, okay. A jak go zdobyć? Stłucz okna, opal kanapę? Nie, nie wiesz, jaki czas musisz uzyskać. Jeśli ci się uda, to po prostu ci się uda. Aha. Użyję przykładni tylko dwa razy. Nie widziałem tu żadnych przykładni. No to są te dźwignie. Z czym bajkę nazywam przykładniami? Nie wiem. Dobra. Dobra robota. Mamy dla was jeszcze jedno zlecenie. Musicie działać szybko, bez świadków. Ja jestem świadkiem. Czy mam zasłonić oczy przy przenoszeniu? Nie, musisz widzieć, co robisz. Okej. A ja? Ja czym mam zasłonić? Czy ja mam zasłonić oczy? Żadnego zasłaniania. Może bardzo mocno zamknę oczy? Oboje musicie widzieć, co robicie. Żadnych więcej pytań. Klik. Wiem, czy klient wydaje się taki sympatyczny? Bardzo. Nie wrzeszcz. Fabryka miotaczy ognia. No dobra. Ja to znalazłam, bo... Ale o co chodzi? Struwa. Takie pudełko, widzisz? Już to struwające pudełko? Chyba wiem, co trzeba zrobić. Co? Ja chcę stanować to samochodem z jakiegoś klifu. Albo na pociągu, nie wiem. Nie wiem. Dobra, gramy. Dobra. Fabryka miotaczy ognia. Najgorsze, co może być dla nas. My i miotacze ognie. Dobra. Dobra. Fabryka nie ma żadnych wyjść pożarowych. Tak. Cegły się nie palą, więc nic nam się nie stanie. A my nie jesteśmy z cegły. No właśnie. Ojej, Jośku, nie. Ja wiem jak. Ja zostaję przy wajchaniu wajchy. Naprawdę, muszę wszystko sama robić. Nie, siostro. Patrz, zanosisz rzeczy tu. Ale jeszcze tego nie startuj. Czemu?
A czy mam gdzie wajchać wajchę? Dobra, to ja zrobię wajchnąć wajchę, mogę. Okej, okay. To ja kanapę tam zaniosę. Sam? Dam radę, a co? Przecież blisko jest. Będzie załamujące tempo, ale dam radę. Ej, bo tutaj pudła zaczną się spiniatać. Spokojnie, przecież je zdążę uratować. Brawo, siostra. No bo wrzuciłeś za wiele naraz. No bo trzeba szybko to robić. A gdybym ja wajchał wajchę, to mi się udało. Dobra, to idź wajchać wajchę, a ja się zajmę przynoszeniem. Okej. Okay. Fajnie, że zablokowałeś to. Nie zablokowałem. Ej, można wajchać wajchę. Jestem profesjonalnym wajchaczem wajchy. Mam nawet dyplom z wajchologii. Czemu to czasem przyspiesza? Bo ja to mogę ruszać. No to dzięki, siostra. Tym samym spaliłaś właśnie nam skrzynię. Mówiłem, nie ruszaj, proszę cię. Dobrze, nic mam nie ruszać? Możesz znosić pudło, możesz robić inne rzeczy, ale proszę, nie ruszaj wajchy przyspieszającej. Bo ty ją tak ruszasz, że mi wszystko spalasz przez to. Ciupkę szybciej mam dać. Nie mówię ciupkę szybciej czy coś. Taką prędkość. Jest albo max, albo minimum. Nie ma pomiędzy. Nie. Czekaj, co to za guzik? Nie wiem. Zły guzik. Spala ogień. Co spala ogień? Rozpala. Gdzie? No tutaj, tam gdzie są te, wiesz, dziury. O, tu, zaraz. Po co? Nie wiem, na co mu taki płyt jest. A teraz muszę kanapę tam zanieść. Ej, nie zanoś, bo zobacz, ile rzeczy dostarczyliśmy. Miałeś wajchą się zająć. No tak, ale kanapę też trzeba dostarczyć. Zostaw wajchę, ja umiem wajchać. Tylko dostarcz kanapę. Dobrze, dostarczę kanapę. Zaś mi mówi, że to za szybko się nie skończy. O, proszę, dostarczyłam kanapę. Dobra. Dobra robota. Teraz trzeba pilnować, żeby kanapa się nie spaliła. A potem pozbierać wszystkie pudła. Czym to się zajmuje? Niestety albo pudło, albo kanapa. To wolę, żeby już kanapa przeżyła niż pudło. Dobra, się udało się. Zobacz, ile pudeł przyniosę. Łam. Brawo. No tylko, że pewnie większość z nich się spali. Ja wiem, czy większość. Kilka na pewno. Ale chyba nie większość. Dobra. Wrzucamy. Super, spaliłem dwa pudła naraz. Congratulation. Brawo, ja. Nie, po prostu nie umiem. Ja nie był umiem? Ale muzyka jest fajna, naprawdę. Powiem szczerze, znowu dwa pudła. Nie, to nie jest dla mnie. Nie umiem wajchać wajchy nawet, porządnie. Dopiero ja. Nie, a teraz dla odmiany przerzuciłem dwa pudła naraz. Wow! Nie, no. Wiem, wiem. Ekspert wajchologii ze mnie. Gdzie jest wydział wajchologii? Nie wiem, ja nawet nie wiem, czym jest wajchologia. Ja bym też słuchał sztuka wajchania wajchy. No cóż. Po tylu latach przełączania przełączników pułapkowych w Minecraftach człowiek się nauczył, jak wajchać wajchę. Będziesz musiał mi pomóc z beczkami. Pomogę tylko, no. Najpierw to przetransportujemy. Na razie to ja słucham sobie muzyczki. Ale wajchaj wajchę! Na razie nie trzeba. Dobra. Widzisz, jak jestem kokszu? Umiem wajchać wajchę. Tak długo, jak nie ma dużo rzeczy naraz. Teraz będzie jechać beczka, więc dbaj o nią. No, beczkę to ja będę dbał tak jak kanapę. Chociaż kanapa, nie ukrywam, przydatniejsza od beczki. No chyba, że w tej beczce jest woda. To w tym taka beczka jest na równi cenna jak kanapa. O ile nie bardziej. Nie, kanapa ważniejsza. Na beczce z wodą się nie prześpisz wygodnie. No tak, ale jak nie masz co pić,
to możesz pójść do sklepu i kupić, a kanapa jest droższa. No ale wyobraź sobie, że jesteś na bezludnej wyspie, to wolał... Na wokół wyspy jest pełno wody. Na takiej, której nie ma wody, tylko lama. To co byś wolał, wodę czy kanapę? Jak byłaby lama, to bym się usmażył, bym nie żył, więc bez różnicy. Tak. Ach, ta muzyka jest naprawdę... Czy ja przyniosłam już większe rzeczy? Nie wiem, ja wiem za to, że wajcham wajchę. I że się udało nawet wajchnąć wajchę. Ja wiem, że właśnie niosę beczkę. To nieś tą beczkę, byleby tylko szybko. Mam nadzieję, że w środku nie ma oleju. Ups, zapatrzałem się, nie wajchnąłem wajchy. No jeszcze co? Za karę musisz przynieść pudełko. Okej. Ja będę bardziej szybszy niż ty. Wiem. Ja mam coś. O, czekoladowy. Nie! Tak. Mało rzeczy zostało, to ja mogę. Widzisz? Umiem. Widzisz? Umiem na szybkim tempie. Hej, bo ja puszczam skrzynkę. To poczekaj, aż rzucę tam do ciebie drugą skrzynkę. Dobra, to pora wajchać wajchę. Nudny poziom, nie będę ukrywał, ale... Ups. Tak. Dobra, ja wezmę to pudło. To się zajmie wajchaniem wajchy. Dobra. Powinniśmy zdążyć na czekoladowy medal. Na czekoladowy mamy szansę. No. Jakąkolwiek. Dobra, a teraz pomóż z beczką. Ale muszę wajchnąć wajchę jeszcze na pudełko. Naokoło prowadzić beczkę? To za różnicę, to już ostatni przedmiot, więc... Jak tańczysz z tą beczką? Nie tańczę. A wygląda jakbyś tańczyła. Tak się normalnie. Dalej sobie poradzę. Okej, okay, co ja się bawię w wajchanie wajchy? Najciekawsza robota w tym całym miejscu. Tylko nie upuść, bo by to zniszczyło wtedy. Brawo, ty. Tak, jest. Ty jeszcze nie możesz jej rozwalić. Spokojnie. Nastawię ogień idealnie na nią. Nie. Zauważyłeś, że ty tęczę wypluwasz za swojego zada? Tak. A ty dopiero teraz zauważyłeś? Czytam się, czy ty zauważasz, a nie tak. Czy ja? Przeprowadzka na pokaz. Dobra, idealnie. Patrzaj! Hej, ktoś ucieka! Hej, ktoś ucieka? Zrzeczałem tutaj niczego klienta. Nie zostałem pierdem? Zostałam. Żeby się nie patrzeć, jak ktoś używa przenoszenia do niecnych celów. Trzeba go zatrzymać. Se. To jest dziwne. Na pewno pasie będzie. Nie zniszcz żadnej skrzyni, nie stawiaj na... Nie stawiaj na pasie transmisji, zmiażdż kanapę. Następny poziom będzie szalony. Dzięki za spoilery. Ale będziemy teraz grać w niego? Zobacz, ci będzie. Nasze praca zespołowa i pozytywne podejście nie wystarczyły. Uciekł. Praca zespołowa i pozytywne podejście zawsze wystarczają. Dalej, za tym pociągiem. Czy my ciapą musimy gonić? Dobra, cicho tam. Szefu. Chociaż chwilę, ja muszę sprawdzić, czy da się doskoczyć w ten sposób do tego czegoś. Nie. Jakoś na pewno się da. Nawet mniejsza z tym. Ale ciepło trzeba będzie gonić? Serio? Tak. Mamy robić przeprowadzkę dlatego, że pociąg ucieka. Aha. Taguj na tamten pociąg. Następna stacja, Sprawiedliwość. Mamy po samochodach kraść z pociągu rzeczy, tak? Nie jest to trudne. Nie, tutaj nie kradniemy, bo nie jest potrzebne. Tylko musisz przejść. A co nie kradniemy? O co ci chodzi? No, musisz przejść. Aha. Żebyśmy mogli pójść dalej. No. Boże, lamo. Aha. I teraz idziemy tu. Aha.
A i w sumie trzeba być już wtedy ciężarówki w ten sposób. Tak? A kto ma robić tę ciężarówkę? Nie wiem. Owce? Może zatrudniliśmy kogoś. Nawet o tym nie wiedzą, dobra. Ej, kanapa. Bieraj kanapę. Czekaj, musimy zrobić tak. Hop. Musimy zrobić. Nie trzeba celować. Ja już wyniosę. No dawaj siostra. Da się na plastikowy medal nawet. Czekaj. Tylko pamiętaj, teraz albo nigdy, jak kanapa nam spadnie to... A, dobra, nie spadła. To się odnowi. Wydaj stołek. No, co upuszczasz? Chłop. Dobra, kolejny wagon. Czy to coś chce znowu zabić kanapę? Tak. Kiedyś już zabijało to kanapę. I musimy postawić tu. Tak, żeby na oba przyciski stanęło. Ale... Czy ja tam widzę kurczaki? Tak. Czy my je też mamy złapać? Tak. A kanapy nie musimy? Ty, a co jak one nam wyskoczą z auta? Nie mogą chyba. A tamtej kanapy nie musimy przenosić? Musimy. Nie, tamtą chyba nie. Tamtą? O nie, ja wiem co to będzie. To dobrze, że wiesz, ale mi nie mów. Nie chcę spoilerów. I powiem ci, przez to znienawidziłam te kanapy. Kanapo labirynt. Tak. Musimy je przenosić. I w pojedynkę było to tak trudne. Aha. Przecież jest easy. Drugie jest złe. Trzeba to obrócić. Czemu niby? Bo nie wyjdzie. No to obróć. Ja się z tym męczyłam aż do brązowego, właśnie czekoladowego medalu. Aha. Przecież jest easy. Teraz chodź. Pianino. Fortepian. Pianino. No to wszystko coś. Nie, pianino. Na nie wszystko tego typu to jest pianin. Ups. Czy ty dałeś się przejechać? Ło, kartony. Lubię kartony. Są takie kartonowe. Przynieś wszystko najpierw, może. Nie. Drukarka niepotrzebna! Jest potrzebna. Nie. Tak. Nie. Tak. Tak. Zobacz. Aha. Co? Mogłeś na tym równie dobrze stanąć. A ja może nie chciałem. Może chciałem się bawić w przynoszenie drukarki. Teraz chodź. Jednak trzeba. Widzisz? No. No. Stań na przycisku. Widzisz, jednak trzeba było z drukarką. Kto miał rację? Przepraszam. Czujesz się jak jakiś James Blunt. Nie. Mówisz szczerze, ja się czuję jak jakiś James Blunt. Nie James Bond, tylko James Blunt. Jam jest błąd. To już czekoladowy? Ojej, Jóśku. Musimy beczkę wziąć. Co teraz? Teraz trzeba zrobić tak. Wajch. Ja zaczęłam trzymać jakąś kanapę. Boże, myślałam, że ja jestem doniczkiem. Tak, ty miałbyś być panem doniczkiem z gołąbkiem. Jej. Idealnie z nas kradzieje. Achievement! Ciuch, ciuch! Nie w pan ciągu ukończ obszar gry? Nie rozumiem. Coś nie wiem. Wyślij gnoma posła. Dobra, nieważne. I co teraz? Patrz. Nie jedzie do kielnicy, co? Trzeba nam odwagi! Mamy przeprowadzkę do załatwienia. Tak, fajnie, cicho, kartonie. Jedziemy brum brum brum.
Ale dzielnica soku? Ja czegoś nie rozumiem. Czemu wpadłaś do... Nie chciałam. Zła siostra. Zła niedobra. No ale wiecie co, następne zmaganie to już w sumie... Nie, dobra, zróbmy już tutaj. Nie, siostra. Następne zmaganie to już właśnie nie dzisiaj. Czasem ale to dzisiaj w sensie teraz nagramy. Nie wiem. Jak nie te, teraz, proszę. Nie w tym odcinku. Tak więc no, ja wam dziękuję. Pa. No i trzymajcie się. Pa. Hej.